Szanowni Państwo, kończymy rok 2012, drugi rok tej kadencji samorządu powiatowego jest poza nami. Takie krótkie podsumowanie tego, co w tym roku się wydarzyło, i dobrego, i złego. Na pewno dotknęły nas dwie duże tragedie, o tym już Państwo byli informowani, ale przypomnę, 5 na 6 lipca 2012 roku olbrzymia powódź, która nawiedziła gminę Olszyna, a w 2 dni potem następna tragedia, więc największy w skali kraju od wielu lat pożar, który strawił jednego z największych pracodawców na terenie powiatu lubańskiego, a więc zakłady Imka w Lubaniu. Zagrożenie dla 500 miejsc pracy. I no, pod tymi, że tak powiem, znakami niejako ten rok upłynął, przynajmniej jego druga połowa. Wracając do powodzi, przypomnę, że zniszczenia na terenie powiatu były ogromne. Kwoty strat wyszacowane w 2 gminach, w gminie Lubań i w gminie Olszyna oraz w imieniu powiatu lubańskiego, to była kwota prawie 70 milionów złotych. Jeżeli nałożymy na to jeszcze to, co wydarzyło się w 2010 roku na terenie powiatu, też powódź, która zniszczyła miasto Leśna, miejscowości Miłoszów w Świecie, też kwoty, które wtedy jako szacunkowe, właściwie już nie jako szacunkowe, tylko kwoty strat, wynosiły ponad 56 milionów złotych. Gdy dodamy te kwoty, to jest prawie 120 milionów złotych, porównując to chociażby do budżetu powiatu, to jest 2-letni budżet powiatu. Ale mimo tych tragicznych zdarzeń również możemy się pochwalić pewnymi osiągnięciami. W tym roku udało się wyremontować i oddać do użytku 22 km nowych dróg, w tym też na terenie właśnie gmin poszkodowanych przez powodzie. Kwoty, które na ten cel pozyskaliśmy, było to prawie 10,5 miliona, bo tak tyle żeśmy wydatkowali, natomiast kwoty, które żeśmy pozyskali z zewnątrz na odbudowę zniszczeń popowodziowych, to była kwota ponad 9,5 miliona złotych. W przeciągu 2 lat, a więc w 2011 i w 2012 udało się wyremontować prawie 58 kilometrów dróg. Przy stanie powiatu, który wynosi 168 kilometrów, no to jest właściwie 1/3 nowej jakości dróg na terenie powiatu. Ważne jest to, że właśnie drogi mają to do siebie, że powodują ożywienie gospodarcze. Przy dobrej drodze zmienia się również otoczenie miejscowości, które są położone wzdłuż tych dróg, to obserwujemy od już paru lat. Jeżeli chodzi o oświatę, też wydarzyło się tutaj dużo dobrego. Wspomnę chociażby o wynikach matur. W roku 2012 uzyskaliśmy wyniki powyżej średniej zarówno wojewódzkiej, jak i krajowej, jeżeli chodzi o matury. Natomiast jeżeli chodzi o egzaminy zawodowe, też plasujemy się bardzo wysoko na terenie województwa i kraju. Służba zdrowia. No, wszyscy mamy w tej chwili problemy z finansowaniem służby zdrowia, ale mimo tych trudności jednak w tym roku udało się otworzyć nowy oddział w Łużyckim Centrum Medycznym. Jest to oddział okulistyczny. Walczymy o zwiększenie kontraktu, gdyż tutaj jest bardzo duża potrzeba, jeżeli chodzi o przeprowadzone tam operacje, a one są przeprowadzone przez wybitnych specjalistów na najwyższej klasy sprzęcie światowym. Na ten cel ŁCM wydatkował ponad 1 380 000 zł, a więc bardzo, bardzo duże obciążenie inwestycyjne. Ale jeżeli da to pożytek i w przyszłości uda się zwiększyć kontrakt na ten cel, no to osiągniemy w tym momencie pożądany skutek, a więc zwiększenie konkurencyjności, ale też i poprawę jakości zdrowia na terenie naszego powiatu.
Tamten rok to też oddanie do użytku, czy ten rok to też oddanie do użytku nowego sprzętu w Łużyckim Centrum Medycznym, więc tomograf komputerowy, który służy w tej chwili poprawie diagnostyki w Łużyckim Centrum Medycznym. Oświata, wracając jeszcze do niej, realizowane były w niej projekty unijne, chociażby projekt dotyczący poprawy jakości nauczania zawodu, a więc szkolenia dla wszystkich nauczycieli zawodu prowadzone w wybitnych firmach, gdzie nauczyciele mogli poszerzyć swoje umiejętności i zdobyć nowe kwalifikacje. Projekt finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Na ten cel pozyskaliśmy ponad 1,5 miliona złotych. Jeżeli chodzi o kolejne projekty, które przygotowujemy, chociażby w sferze oświaty, to w tej chwili na ukończeniu jest ocena naszego wniosku, nowego wniosku pod nazwą Multimedialne Przedszkole. Ten projekt będzie kierowany do wszystkich przedszkoli na terenie naszego powiatu. Powiat jest koordynatorem tego projektu. Wartość tego projektu, który będziemy realizować w latach następnych, to jest prawie 1 780 000 zł. Realizowaliśmy też drobne projekty, chociażby wspomnę taki projekt jak Księstwo Czocha, produkt lokalny, turystyczny produkt lokalny. Mamy nowego księcia, mam nadzieję, że będziemy kontynuować założenia tego projektu w latach następnych, no i pozyskiwać do tak zwanego reprezentowania naszego powiatu, bo to księstwo to jest wszak nasz powiat, inne znane osoby, które podejmą się trudu reprezentowania niejako naszego księstwa, ale też i jego rozreklamowywania, a więc i przez to możemy się spodziewać gdzieś w przyszłości jakiegoś rozwoju, nie tylko turystyki, ale też i być może jakichś inwestycji, które będą realizowane na terenie naszego powiatu. Oczywiście przez ten czas tego roku również intensywne zabiegi i w innych dziedzinach, a więc nie tylko oświata, nie tylko drogi, nie tylko służba zdrowia, kwestia chociażby aktywizacji osób pozostających bez pracy. Tutaj realizujemy projekty systemowe, wielomilionowe. Ta potrzeba tworzenia miejsc pracy, wspierania tworzenia miejsc pracy od wielu lat u nas pozostaje niezmienna, więc jeżeli udaje się pozyskiwać dodatkowe środki na ten cel z funduszy unijnych, to tylko nas powinno cieszyć. Oczywiście pomoc dla osób wykluczonych, osób niepełnosprawnych, też realizacja projektów systemowych przez Powiatowe Centrum Edukacyjne. Na ten cel dodatkowo pozyskaliśmy ponad 600 tysięcy złotych. To są takie działania, które niejako na co dzień były podejmowane na terenie naszego powiatu przez wszystkie agendy powiatu, dlatego też chciałem serdecznie podziękować kierownikom jednostek organizacyjnych, że nasze wspólne działania przyniosły tak pozytywne efekty w roku 2012, mimo tych trudności i tych klęsk, które nas dotknęły. Jako że mamy półmetek kadencji, postaram się Państwu w najbliższych spotkaniach przybliżyć już w szczegółach, co przez te ostatnie minione dwa lata udało się osiągnąć, udało się zrobić w poszczególnych dziedzinach życia.